Kolejny tydzień, pora ruszać z Flashem. Destruction has claimed dominion. Otrzymaliśmy zwiastun Darkest Dungeon 2 od Red Hook Studios i tym razem nie są to ładne, ale mało pokazujące ujęcia, tym razem to ładne, ale pokazujące więcej rozgrywki ujęcia. Możemy zatem przyjrzeć się trójwymiarowej grafice, która zatrzymuje w pełni kwintesencję klimatu pierwowzoru. Ja się jaram. Kolejny dodatek do Path of Exile i kolejny pozytywny odbiór. Aktualizacja Scourge ściąga do tytułu ponad 150 tysięcy osób jednocześnie, zbliżając się do rekordowych liczb. Najwyraźniej alternatywny świat pełen demonów i plugawienia własnych przedmiotów to coś gorącego w tym sezonie i bonusy kuszą. Najnowsza odsłona Halo pod tytule Infinity również otrzymała nowe materiały i fani powinni być zadowoleni. Gra bowiem przeszła spory lifting graficzny, dezaktualizując kilka memów. Całe 6-minutowe wideo przybliża nam kampanię w grze, rozległe mapy i pojazdy czy nową sztuczną inteligencję. In the biggest campaign to date. Hej, szybka przerwa na info o konkursie. Robisz screena z chmurą w roli głównej i zgarniasz konsolę Nvidia Shield Pro. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz pod linkiem w opisie, więc nie zabieram wam czasu. Powodzenia! New World co prawda przyćmiło inne MMO, ale mamy też Elion, darmową produkcję, która od kilku dni spokojnie siedzi sobie w cieniu. Problem jednak w tym, że nowa gra od twórców Tera spotkała się z kiepskim odbiorem. Stan techniczny gry nie jest zadowalający, a wiele osób nazywa grę klonem Black Desert Aich. What a time to be alive. W razie czego podrzucam też, że EA DICE przypomina o nadchodzącej premierze Battlefielda 2042 kolejnym zwiastunem. Tym razem padło na połączenie CGI z żywymi aktorami albo celebrytami i gwiazdami sportowymi. Ja z kolei przypomnę, że w nowego BFA zagramy już 19 listopada na chyba wszystkim. What a time. They thought they had a handle on this city. W tę środę odbyć ma się kolejne State of Play. Użytkowniczka Angie z serwisu Reset Era doszukała się ciekawych informacji. Zaktualizowano karty w PlayStation Store takich tytułów jak Final Fantasy XVI, Gotham Knights, Władca Pierścieni Gollum, Chia, Voice of Cards i Dark Pictures Anthology. Brzmi to całkiem realnie. Pulling everybody's strings. Trochę późno, ale udało się. Trzymajcie się.